Elizę i inne tajemnice III Rzeszy według Dariusza Kwietnia. W 1933 roku podczas posiedzenia, nie wiem jak to nazwać, Rady 12, Rady Zakonników, które miało miejsce gdzieś w Alpach Bawarskich albo w Bawarii Alpejskiej, bo to są dwie różne takie nazwy. Też tutaj troszeczkę jest niedokładnie to podane, jak to się nazywało. Zapada decyzja o utworzeniu grupy tak zwanych stu rycerzy, którzy będą kultywowali bądź odnawiali to, co robili wcześniej krzyżowcy, to, co robili templariusze i wszystkie inne nacje dużo, dużo wcześniej przed nastaniem chrześcijaństwa w Europie. Czyli otworzenie wrót czy portali jakich, które umożliwią połączenie się, zjednoczenie z bogami. To, co teraz wam opowiadam, to jest taka historia, to są mity, to są legendy, jednak one teraz coraz bardziej mają odzwierciedlenie w tym, co się dzieje. Wszystkie te przepowiednie pisane przez Nostradamusa, pisane przez Sybille i te wszystkie wróżki, takie przepowiadaczki, zaczyna to się wszystko spełniać. Zwróćcie uwagę, że takim najbardziej czytelnym dla nas jako Polaków są przepowiednie Nostradamusa, które odnoszą się do 21 cyklu, jak on to nazywa. Czyli to możemy nazwać 21 wiekiem. Na czym bazował właśnie Himmler i jego wiara w niezwyciężoną III Rzeszę plus zamki Babelsberg i zakon rycerzy stu. I teraz, no nie wiem, bo za dużo mi się wszystkiego tego teraz kłębi, żeby wam to wszystko w takim krótkim czasie opowiedzieć, to nawiązuje do jednego takiego planu, który powstał prawdopodobnie, nie wiem, 600, 700, może 1000 lat temu, który miał się właśnie urzeczywistnić teraz, w tych czasach, w których my żyjemy. Następuje teraz pregresja Ziemi, czyli tak zwane przebiegunowanie. Ziemia zaczyna w swojej osi przechylać się o kilka stopni. Nastąpi bardzo duży taki przełom pogodowy na terenie całego świata. Tam, gdzie były pustynie, będą wody. Tam, gdzie była woda i było żyzne gleby, powstaną pustynie. To jest teraz, cytuję wam takie, może troszeczkę wyrwane z kontekstu, cytaty właśnie z Sybilii, ale to wszystko teraz się sprawdza. Biegun południowy i biegun północny przesuną się w stosunku do całej Ziemi o kilkaset kilometrów. To jest bardzo dużo. Część Antarktydy się rozpuści i być może, że wtedy właśnie Nowa Szwabia wypłynie na zewnątrz. Lody, które tam się stopią, które się odstąpią w zasadzie od tego lądu, nie wiem, czy to jest ląd podziemny, czy naziemny, czy to jest wyspa, które odkryją w zasadzie to, co się tam znajduje, może pokazać nam nowe oblicze Ziemi. Tylko, co jest najciekawsze, że to samo, te wierzenia, które my znamy tu w Europie, to, co czcił Himmler, to, co głosił, nie czcił, tylko co głosił Himmler, to, co organizacja Thule chciała nam narzucić, chciała pokazać, później Lebensborn i te dążenie do boskości, to samo się dzieje na drugiej półkuli. Słuchajcie, w Kambodży, w Birmie, w Sumatrze, na wyspach Mikronezji, to, co my tutaj znamy, dokładnie te wierzenia też są po tamtej stronie. To, co się dzieje teraz w Angkor Barwat, jest dokładnie tym samym, co my mamy tu w Europie. Jak u nas był koniec świata 21 grudnia, tak zwany koniec kalendarza Majów, to samo odbywało się właśnie w Angkor Barwat. Masa Wietnamczyków, Chińczyków, Koreańczyków, nawet Japończycy udawali się właśnie do tych świątyń. Mało tego, święta góra Japończyków, czyli Fujiyama, w pewnym momencie była oblegana przez setki, no nie wiem, czy tysiące Japończyków, którzy wierzyli, że w tym momencie właśnie nastąpi przełom. Aczkolwiek dostałem teraz dokumenty, tłumaczenie pewnych dokumentów, skryptów, nie wiem jak to też określić, bo powiem wam tak, ilość wiedzy, która mnie teraz zalewa, jest dla mnie po prostu nie do przeskoczenia. Nie jestem w stanie tego wszystkiego zrozumieć, co dopiero mam wam przekazać tą wiedzę. Codziennie dostaję po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet różnego rodzaju maili, gdzie jest to opisywane. Właśnie Izabela Jaksa, ta, która jest prawdopodobnie potomkinią 21 rodu Duninów, ona opisuje właśnie to, co teraz nastąpi. Ona jest, nie powiem, że fanatyczką, ale osobą, która wierzy w to. On odszyfrowywuje, poświęciła też praktycznie całe swoje życie, tak jak ja poświęcam na to, żeby odkryć tajemnicę Rize, ona poświęca, żeby pokazać, czym będzie świat, albo czym jest świat za kilka pokoleń, a może nawet teraz, dzisiaj, jutro, pojutrze. Nie jesteśmy w stanie tego w ogóle nawet
Znowuż powiem, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Słuchajcie, ta wiedza przerasta mnie, przytłacza. To, co wam do tej pory mówiłem o Achnenerbe, o Lebensborn, o zbrodniach, to jest po prostu pikuś w porównaniu z tym, co nadchodzi. To jest coś niesamowitego. Zwróćcie uwagę, co się dzieje teraz w Watykanie, to, co dzieje się w Europie, te zmiany, te przemiany, które przed naszymi oczami się odbywają. Wystarczy włączyć radio, telewizję, poczytać gazety. Sami widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o przemiany. I teraz tu wracam z upartością maniaka do planu Himmlera. Podstawowe pytanie. Skąd Himmler o tym wiedział w 1942 albo nawet w 1940 roku? Przepowiadał, że po 2000 roku jego plan się ziści, że nastąpi wielkie otwarcie, zostaną wielkie wrota uruchomione, które umożliwią zjednoczenie ich, bo nie przypuszczał, że wojna potoczy się inaczej, zjednoczenie bądź pojednanie z rasą panów bądź z przylotem, powrotem bogów na ziemię. Ale słuchajcie, to samo jest u Sumerów, to samo jest u Hasytów i Sunitów. Oni dokładnie to samo opowiadają, to co mówi Himmler. Jeżeli teraz zagłębimy się troszeczkę jeszcze w tą wiedzę, to co opowiadali nam naziści, to znaczy nie nam, tylko ludziom, którzy posiadają taką troszeczkę wiedzę z pogranicza okultyzmu, fantastyki i totalnego szaleństwa, słuchajcie, to właśnie wynika, że na każdej półkuli, na każdym kontynencie, w każdym państwie, niezależnie od religii i kultury, dokładnie ten sam mit jest i istnieje. Jeżeli chodzi właśnie o te wielkie otwarcie, bo cały czas tutaj nie negujecie, tylko nalegacie, żebym powiedział, czym jest to wielkie otwarcie. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Skoro Himmler w to wierzył, jeżeli stworzył tych 100 swoich zakonników, jeżeli wierzył w to, że właśnie na przełomie 2000-2020 roku nastąpi właśnie to otwarcie, wiedział o bombardowaniu Ziemi meteorytami, wiedział dokładnie, że kule lodowe, które zbliżają się właśnie teraz do Ziemi, mogą nie pójść po swojej trajektorii, mogą uderzyć w Ziemię, to by doszło do czegoś takiego, jak mieliśmy opisywane, i to jest w Biblii, to jest opisywane w innych różnych księgach, że Ziemia była bombardowana kulami lodowymi i te niby kule lodowe spowodowały potop na Ziemi. Teraz NASA potwierdza dokładnie to, że z okolic Marsa w kierunku Ziemi podąża taka plejada właśnie kul lodowych, tylko że jest mówione, że one ominą Ziemię na bezpiecznej odległości. Tylko znowuż pytanie, skąd Himmler o tym wiedział w 1942 roku? Ktoś powie, od Maria Karl Wilgut, ten, który właśnie był piewcą właśnie teorii lodowej. I znowu się rodzi pytanie, skąd on o tym wiedział? W tamtych czasach nie dysponowano żadnymi teleskopami, nie dysponowano takim urządzeniem, które nazywa się teleskop Hubble'a, że można było sobie wszystko zobaczyć w naszej galaktyce, jak to wygląda, jak, gdzie to jest, jak jest usytuowane. I kolejne pytanie. Skąd na przykład o tym wiedzieli starożytni Egipcjanie, skąd o tym wiedzieli Persowie, skąd wiedzieli o tym Majowie? I tu znowuż wracamy na nasze podwórko. Skąd nasi astronomowie wiedzą, że do naszej drogi mlecznej zbliża się znowuż plejada jakichś asteroidów, które mogą zagrozić całemu naszemu układowi planetarnemu. I znowuż po raz kolejny powiem, wiedza, która mnie teraz zalewa, jest tak ogromna, że nie jestem w stanie tego w ogóle przetworzyć. Zająłem się jednym tematem, Lebensbornu, Achnenerbe, a teraz zaczynamy znowuż zahaczać nowe tematy. Ja zaczynam się pogrążać, można powiedzieć, w takim swoistym szaleństwie, którego nie jestem w stanie ogarnąć w żaden sposób. W sobotę rozmawiałem z kilkoma osobami, które zajmują się tym tematem. Też są po prostu przerażeni tym, co nadchodzi. Jednym z takich znaków i sygnałów najbardziej czytelnych jest właśnie abdykacja papieża Benedykta. To, co on teraz zrobił, rozłożył na łopatki Kościół katolicki. Jeżeli rozłożył na łopatki Kościół katolicki, zabrał wielu osobom, tysiącom, dziesiątkom, może milionom, wiarę w to, w co ludzie wierzyli. A jeżeli ludzie są pozbawieni właśnie takiego podstawowego, głównego czynnika, czyli wiary, zaczynają wariować. Zaczyna się wtedy anarchia i to, co zaczyna się dziać, jest właśnie przedsionkiem tego, co nastąpi może za rok, może za dwa. Kolejna sprawa. Himmler dokładnie w 1943 roku przepowiadał, że Kościół katolicki
nastąpi taki rozłam w kościele katolickim, gdzie właśnie oni przejmą kontrolę i władzę. Zwróćcie uwagę na to, co się teraz dzieje w Europie. Taka, można powiedzieć, rewitalizacja neofaszyzmu w całej Europie. Już nie powiem, że tylko w Polsce, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, na Białorusi i Ukrainie. Słuchajcie, Białoruś i Ukraina to są kraje, które można powiedzieć w czasie II wojny światowej, które naprawdę taką gehennę przeszły, której my nawet Polacy nie byliśmy w stanie zrozumieć, i te narody, te kraje zaczynają odbudowywać swój nacjonalizm. I faszyzm, który przeniknął do nich z terenów Niemiec, jest po prostu przerażający. U nas, w samej Polsce, powstało, nie wiem, czy to są dokładne dane, czy to jest po prostu plotka, powstało około 140 nowych organizacji właśnie o podłożu neofaszystowskim. Jest to przerażające, że młodzi ludzie, zamiast patrzeć w przyszłość z jakąś nadzieją, zaczynają w przyszłość patrzeć ze strachem. Zaczynają się łączyć w takie grupy właśnie, gdzie wystarczy jeden taki człowiek wyhodowany na jakiejś kinderfarmie, skażony ideologią nazistowską z lat 40., przekazuje im tą ideologię i ci młodzi ludzie to przechwytują i zaczynają w to wierzyć. I ktoś mówi, no to dobrze, bo będą lali Żydów. Tylko jak taka banda oszołomów lecąca po ulicy rozróżni, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem? To znowuż wrócimy do czasów, że będziemy nosili gwiazdę Dawida na rękawach. Do tego się nie da wrócić. I ludzie na przykład, którzy myślą, że jeżeli powstanie taka nowa partia, jakaś skrajna prawica, czy cokolwiek, że oni zrobią porządek z Żydami, czyli z nikim. Bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem. I to jest znowuż budowanie czegoś na fikcji. To jest znowuż budowanie, straszenie, zastraszanie wszystkich właśnie ludem, nie ludem, tylko człowiekiem o nazwie Żyd. Tylko zadajmy sobie pytanie, kto jest Żydem. Nie mamy zielonego pojęcia, czy nasz sąsiad, czy my sami nie jesteśmy Żydami. Słuchajcie, w Polsce znajdowało się w okresie międzywojennym około 90% populacji żydowskiej całego świata na terenie naszego kraju. Jeżeli ktoś mieszka na terenie Łodzi, to gwarantuję, że z wielkim takim prawdopodobieństwem 50/50 ma jakiegoś potomka żydowskiego. Jeżeli ktoś mieszkał na przykład w takich miasteczkach przy rubieżach wschodnich, gdzie później zaczęto wyrzucać już za czasów Piłsudskiego ludzi, przesiedlać ich właśnie na tamte tereny, żydostwo było tak popularne i tak zasymilowane społeczeństwem z polskim, że trudno rozróżnić, kto był Polakiem, kto był Żydem, ale to samo się działo później w Niemczech, to samo się działo w Czechach, to samo na Litwie, Łotwie i Estonii. Później eskalacja właśnie nienawiści do Żydów. Podam wam przykład właśnie taki, że zaczęto w pewnej wsi mordować Żydów. Każdy był nastawiony antyżydowsko. Były dwie rodziny żydowskie, które po prostu wywleczono na środek wioski, zlinczowano je, skatowano, został stary rabin, który wyciągnął książkę i zaczął czytać nazwiska. Się okazało, że 80% populacji z tych wsi miało korzenie żydowskie. Słuchajcie, w tym momencie powstała konsternacja, ludzie z niedowierzaniem patrzyli na tego rabina, jak on wyczytywał nazwiska, i ta chęć, ten taki pęd ku mordowaniu Żyda wszystkim minął. Teraz znowuż powstają te grupy takie nacjonalistyczne, które będą biły, będą mordowały i będą rabowały Żydów. Tylko znowuż powstaje pytanie, kim znowuż jest ten Żyd? Nie mamy na to żadnego wytłumaczenia, potwierdzenia, czy my jesteśmy Żydami, czy ktoś jest inny Żydem. I tutaj chciałbym, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Jeżeli takie bojówki dojdą do władzy, jeżeli jakaś skrajna prawica dojdzie do władzy i będzie mówiła, że wszystkiemu są winni Żydzi, to okaże się, że każdy z nas może być Żydem. Zwróćcie uwagę, że podczas II wojny światowej wystarczył zwykły głupi donos na gestapo bądź do placówki policji i rdzenni Aryjczycy, Polacy, czy to byli Czesi, Francuzi, ktokolwiek, lądowali w Auschwitz-Birkenau. Tylko na podstawie jednego głupiego oskarżenia, że ktoś był Żydem. Jeżeli by faktycznie taka ilość Żydów zginęła w Europie, jak jest ogólnie podawana, to Żydów po II wojnie światowej nie powinno być. Niesłuszne oskarżenia, właśnie pomówienia i właśnie takie oskarżenia i pomówienia, że ktoś jest Żydem, powodowały to, że zwykli, normalni ludzie lądowali w komorach gazowych. I teraz trzeba sobie uświadomić, i to już jest też wasza rola i to jest wasze zadanie, żeby puścić świat, żeby ludziom uświadomić, kto jest naprawdę tym wrogiem, kto jest tym Żydem. Teraz jeszcze
chcę wskoczyć w kolejny temat bardzo szybko. Słuchajcie, jeżeli dojdzie do opodatkowania kościoła w Polsce, jeżeli się okaże, że konklawe zostanie zerwane teraz w Watykanie, jeżeli się okaże, że Sobór III Watykański powstanie, Kościół katolicki, ten nasz polski, nie odpuści, słuchajcie. Wyciągnie ludzi na ulicę. Chodzi o... Nie chodzi tu o wiarę. Absolutnie z wiarą to nie ma nic wspólnego. Chodzi o korzyści materialne. Chodzi o majątki, dobra. To są zwykli, normalni ludzie. A jeżeli to są zwykli, normalni ludzie, to znowuż mamy do czynienia z pazerstwem, chciwością, dorobkiewiczostwem. Zwróćcie uwagę, kiedyś jak wybierano papieża, to zwykli ludzie o tym nie mieli zielonego pojęcia. Dzisiaj na konklawę jedzie 6 biskupów, którzy są zamieszani w afery pedofilskie. Jadą biskupi, którzy są zamieszani w afery gruntowe. Jadą biskupi, którzy nie mają czystego sumienia. To czyli o czym my teraz rozmawiamy? Czyli wracamy do tego, co mówił właśnie Himmler, że antychryst powstanie, że antychryst w pewnym momencie przejmie kontrolę nad światem. I prawdopodobnie my jesteśmy świadkami tego. My jesteśmy, można powiedzieć, na placu, na planszę gry, na planszy, na której odbywa się jakaś gra, której my nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć. Teraz do tego polityka, geopolityka. Ja dosyć głęboko siedzę właśnie w tych sprawach i obserwuję to, co zapisał Hitler w Mein Kampf w 1933 roku. Słuchajcie, to co teraz się dzieje w Europie, można odszukać na niektórych stronach właśnie Mein Kampf. Ktoś mi teraz zarzuci, tak, bo Kwiecień jest faszystą, bo czytał Mein Kampf. To nie znaczy, że czytałem Torę, to że jest to od razu Żydem. To, że przeczytałem jakieś inne jakieś tam książki, że jestem islamistą, czy jestem innym wyznaniowcem. Lubię po prostu wiedzieć. Przeczytałem Mein Kampf, przetłumaczone na język polski w 1966 roku. Ta książka była ogólnie dostępna w polskich bibliotekach. Na całym świecie była dostępna. Także to nie jest żadna zbrodnia, że ktoś to przeczytał. Słuchajcie, i tam dużo właśnie tej ideologii, którą tam Hitler zapisał, jasno wynika, że to nie są jego słowa i to nie są jego zdania. Hitler był człowiekiem dość prymitywnym, a ktoś, kto napisał i wydał Mein Kampf, był bardzo inteligentny, był bardzo mądry i zawarł po prostu pewne tezy, które zawierały się w zupełnie innych książkach, nawet w Mein Kampf są cytaty ze Starego Testamentu. Na przykład Niemcy po dzień dzisiejszy negują i nie używają Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo Nowy Testament powstaje w IV wieku naszej ery, a każe go napisać jeden z największych heretyków tamtych czasów, czyli cesarz Konstantyn. Ten, który przenosi stolicę Piotrową z Rzymu do Konstantynopola. No dla niektórych to może teraz się okaże wielką herezją, to co ja mówię, i wielkim bruźnierstwem, ale niestety tak było. Nowy Testament został napisany na potrzeby ówczesnego kościoła katolickiego. Jedyną taką Biblią i księgą, która może stanowić cokolwiek dla katolików, to powinien być Stary Testament. Tylko że kościół katolicki właśnie w IV wieku odrzuca Stary Testament i bazuje tylko i wyłącznie na Nowym Testamencie. Później z niektórych dogmatów, które były właśnie w Biblii i w przekazach takich religijnych, powstają wierzenia o piekle i niebie. Powstają te diabły, strzyki, różne takie inne rzeczy. No i najważniejsza rzecz, konkwista. Czyli z tymi słowami na ustach przez cały świat praktycznie przelewa się fala zbrodni w imię Boga. Później Niemcy wkraczają do Polski i mają na pasach napisane Gott mit uns, Bóg jest z nami. Czyli to samo, czyli krzyżowcy, ci, którzy gwałcili i palili 2000 lat temu, po 2000 latach wracają, tylko że nie jeżdżą na koniach i nie są zakuci w zbroję, tylko jadą w czołgach i mają karabiny. Ale robią dokładnie to samo, tylko kolejne pytanie. Dla kogo i w imię czego oni to robią? Słuchajcie, nie chcę tutaj jakiejś takich wywodów prawić. No, mieliśmy rozmawiać na inne tematy, ale sami po prostu żeście chcieli coś takiego usłyszeć, nie jestem żadnym jakimś tam takim prorokiem czy kimś, mówię, że nadchodzą jakieś takie bardzo niebezpieczne czasy. Jeżeli te skrajne ugrupowania faktycznie dojdą do władzy, jeżeli nastąpi te wielkie otwarcie, jeżeli wielkie misterium już ma miejsce, jeżeli te grupy się spotykają, jeżeli odradza się faszyzm w takiej formie, którą my znamy sprzed 70 lat,
no to zaczyna się robić troszeczkę niebezpiecznie w Europie. Druga sprawa, młodzi ludzie, którzy idą z hasłem na ustach ktoś tam do gazu, czy Żydów, albo kogokolwiek palić, ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, czym były komory gazowe, czym był Holokaust, czym była II wojna światowa, nie mają zielonego pojęcia o cierpieniu innych ludzi. Wystarczy takich ludzi tylko uświadomić, a dajcie mi przykład, czy nasza telewizja uświadamia, czy nasze rządy uświadamiają, czy Kościół uświadamia? Nie. Kościół nawołuje wręcz do nienawiści. To, co robią politycy, sami po prostu widzicie każdego dnia, jest nienawiść, nienawiść, jeszcze raz nienawiść, afera za aferą, chciwość, korupcja. To mamy na co dzień. Tylko my, jako zwykli ludzie, możemy się temu przeciwstawić. My, jako normalni, zwykli ludzie, możemy w jakiś sposób zadziałać. Możemy powiedzieć stop. Możemy powiedzieć, my mamy wiedzę, wiemy, jak to wszystko działa i funkcjonuje. Tylko na koniec ostatnie pytanie. Ilu nas jest? 10, 20, 50, 100, może 1000. Ale jeżeli zaczniemy wspólnie działać, jeżeli zaczniemy o tym opowiadać, przede wszystkim o tym, czym jest wojna, jeżeli zaczniemy opowiadać o ludzkim cierpieniu, nie na zasadzie, że oglądamy relacje z Afganistanu czy Iraku, przy obiedzie bądź przy kolacji oglądamy sobie, jak tam ludzie giną i się cieszymy, że my siedzimy sobie w ciepłym mieszkaniu. Jeżeli my, Polacy, nie zrozumiemy tego, czym jest właśnie naprawdę wojna, no to powiem, że cienko to wszystko widzę. Jeżeli my będziemy żyli jakąś taką utopią internetową, bo jesteśmy właśnie na takim etapie, że taka utopia internetowa, telewizyjna nas ogarnia, żyjemy światem wirtualnym, nie żyjemy praktycznie tym, co się dzieje dookoła nas, tylko żyjemy w świecie za monitorów, no to w zasadzie jesteśmy przegrani. Himmler powiedział krótko, jak zobaczył pierwszy raz telewizję i zobaczył radio, powiedział, że to będzie jeden z największych oręży do manipulowania masami ludzkimi. I miał facet rację, tylko że on prawdopodobnie w tamtych czasach nie wiedział, że kiedyś powstanie takie urządzenie jak internet. Zwróćcie uwagę, jak kiedyś młodzi ludzie tego nie będą wiedzieli, co to były kołchoźniki, to były takie odbiorniki radiowe montowane na wsiach, no nie na wsiach, ale nawet w małych miasteczkach, gdzie codziennie były nadawane komunikaty takie partyjne. Inaczej, jakiś tam przywódca partyjny, dajmy na to Breżniew, chciał, żeby wszyscy jego ideologię znali i dlatego montowano na przykład w Rosji, w Polsce, w Czechach, wszystkich demoludach takie odbiorniki radiowe w domach. W momencie, kiedy człowiek wchodził do zakładu pracy, był bombardowany takimi komunikatami. Przychodził do domu, tą ideologią był pompowany od świtu do nocy. Teraz to, co mamy, zastąpił internet. Zwróćcie uwagę, jakie jest po prostu zaślepienie. Masa ludzi żyje właśnie w tym świecie takim nierealnym i tu znowu kłania się nam plan Himmlera. On kiedyś wyraźnie powiedział do Skorzennego, że ludzi nie trzeba będzie pilnować. Ludzie będą sami się pilnowali, nie będą wychodzili od odbiorników. Tylko tu możemy sobie przypuszczać, o jakie odbiorniki mu chodziło. On był zafascynowany właśnie telewizją i przekazem multimedialnym na tamte czasy. Także słuchajcie, kończąc naszą dzisiejszą audycję, bo była bardzo chaotyczna, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, że pół godziny nie da się tych wszystkich tematów poruszyć. Teraz w sobotę byliśmy na tym drugim takim naszym cyklicznym wystąpieniu właśnie pod tytułem Tajne bronie Hitlera. Przyjechało bardzo dużo osób. Chciałem im teraz tutaj podziękować właśnie za uczestnictwo, ale z drugiej strony przyjechały osoby już dojrzałe, można powiedzieć. Nie było żadnego oszołomstwa i przede wszystkim pytania, które mi zadawali, niektóre pytania były naprawdę bardzo trudne, żeby z nich wybrnąć. Oczywiście używałem mojego słynnego takiego zwrotu, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo taka jest prawda, jeżeli ja czegoś nie wiem, to od razu wam mówię, że ja o tym nie wiem, nie będę tworzył jakiejś tam ideologii. Ale masa pytań i ludzie, zostaliśmy wieczorem przy ognisku, kilka osób było po prostu wystraszonych tym, co się dzieje. I pytania, w jakim celu i po co? Po co powstało RIZE? Po co powstały te wszystkie kompleksy? Teraz już wiemy, nie ze stuprocentową pewnością, miały być to schrony, miały być to rezerwuary. Teraz znowu już nie wiadomo, czy ludzi, czy materiałów, czy myśli technologicznej. Ale w każdym bądź razie miały być te schrony. System kopalni połączony, system kopalni, które tam się znajdowały, zostały przez Niemców wykorzystane jako jeden wielki rezerwuar. Kolejna sprawa właśnie Muchołapka. Przyjechał człowiek w piątek, porobił badania urządzeniami mierzącymi grawitację. Po prostu złapał się za głowę i powiedział jedynie coś takiego. Widział
jak był w Japonii, właśnie niedaleko Fukushimy i w Czarnobylu. Tylko że małe kuku, w Ludwikowicach Kłodzkich nigdy nie było ani trzęsienia ziemi, ani katastrofy nuklearnej. To skąd takie zakłócenia grawitacji? Kolejna sprawa, masowy w zasadzie najazd różnego rodzaju grup okultystycznych, wyznaniowych, satanistycznych, które pokazały się w okolicach właśnie Sobonia i Włodarza. Sam ostatnio obserwowałem grupę, nie można było za blisko podejść, było ich zbyt dużo, filmu nie dało się nakręcić, bo była mgła i sypiący śnieg, ale wyraźnie było słychać ich pieśni i było widać ogniska, które oni palili i brali udział w jakiejś tam ceremonii. Kiedyś nagrałem taki film, że my go zatytułowali Czarna Magia Rize, teraz parę osób poszło do tego właśnie schronu. Okazało się, że ołtarz jest dużo większy, dużo więcej różnego rodzaju kości zwierzęcych, także ich się nie da zidentyfikować. I kolejna sprawa. Te krypty, które wam pokazywałem kilkakrotnie na filmach, są wykorzystywane właśnie przez takie grupy neofaszystowskie, które odprawiają tam, nie wiem, ceremoniały, które odprawiają tam mszę. Nie wiem, nie widziałem tego, tylko po prostu znam to wszystko z opowieści. Do tego przerażenie starszych ludzi, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku. To jest bardzo ciekawa sprawa. Rozmawiałem właśnie z panią Marią teraz i ona jest po prostu wystraszona. Ona się boi, po prostu się boi. Moja mama jest teraz osobą też bardzo schorowaną. Przez chwileczkę mogliśmy nawet normalnie porozmawiać. Też powiedziała, że nie chce dożyć tego, co będzie za 2-3 lata. Tylko nie wiem, o co tu jej chodziło. Czy chodziło o jej stan chorobowy, czy chodziło o to, co stanie się z nami i to, czy co stanie się ze światem. Sami widzicie to, co się dzieje. Ja to biorę na karb, że to są naturalne, zwykłe, normalne zjawiska geologiczne i pogodowe. Będąc teraz na Dolnym Śląsku w nocy, żeśmy siedzieli sobie przy ognisku, obserwowaliśmy właśnie bardzo dziwne zjawisko. Mgła, śnieg, bardzo gęsty śnieg, temperatura około minus 6 stopni, a na niebie takie błyski, jakby pioruny były. Byliśmy konkretnie na Włodarzu, a te błyski było widać od strony Sobonia. I to można wytłumaczyć, że albo reflektoryk, albo ktoś się bawił latarkami, albo podjeżdżające Land Rovery pod górę. W różny sposób można te snopy światła wytłumaczyć. Wchodząc pod ziemię, też odczuwaliśmy dziwne rzeczy. Tego też się nie da wytłumaczyć. To jak chcielibyście czegoś takiego doczuć, to trzeba przyjechać, posiedzieć ze 2-3 noce, ktoś powie, no dobra, facet siedział 3 noce pod ziemią i mu palma odbiła. Może tak być. Ja tego w ogóle całkowicie nie neguję i może tak się dzieje, że jak człowiek jest zbyt długo pod ziemią, przede wszystkim znajdują się tam różnego rodzaju grzyby i pleśnie, które powodują niezłe schizy. Jest taki fajny grzybek, już nie pamiętam jego nazwy, to jest pleśń w zasadzie. Nie wiem, grzyb, pleś, który żywi się mięsem. Obróz kilka takich pni, które znajdują się pod ziemią. Właśnie tam myszy można znaleźć też nietoperze czasami. I jeżeli się ruszy tego grzybka, no to faktycznie można odjechać. Tylko tak już całkowicie na koniec. Grupa wycieczkowa, która przechodziła przez Osówkę, to było w zeszłym roku, przełom lipca i sierpnia, pani, która widziała grupę jeńców, którzy wchodzili do tunelu, którego nie ma wyjścia. I ktoś powiedział, że tam kręcą film, że to jest ekipa filmowa. Tylko że pani wpadła w panikę, zaczęła później opowiadać, że to nie była ekipa filmowa, że to są jakieś zjawy, duchy. Nawet wezwano do niej pogotowie, bo pani się nie mogła uspokoić. Przewodnik, który chciał tą sprawę naświetlić, został zwolniony z pracy. A pozostali przewodnicy dostali od pracodawcy zakaz opowiadania o tym zdarzeniu. Wszyscy przewodnicy, którzy pracują w tamtych kompleksach, pracownicy leśni, miejscowe, tak zwane lumpy, element, opowiadają niesamowite rzeczy. Coraz więcej pokazuje się jakichś tam znaków, których nikt nie jest w stanie wytłumaczyć. A to, co się dzieje teraz w Ludwikowicach Kłodzkich, to jest po prostu, to jest totalne szaleństwo, w ten sposób to powiem. Jedni opowiadają historię, inni chcą ich za to bić, że ujawniają jakieś tam tajemnice. Pani Maria właśnie, ta, która opowiadała tą historię, którą opisałem teraz na blogu, powiedziała, że takich ludzi jest tam dużo więcej, tylko boją się ośmieszenia i przede wszystkim boją się jeszcze swoich sąsiadów. Przyjechał, był w Niemczech taki kolega, przywiózł trochę dokumentów i właśnie on opowiadał o rodzinie von Plaskowiców.
To jest temat na następną audycję, bo tak w ciągu pół godziny nie da się tego po prostu wszystkiego tak opowiedzieć. No przepraszam, że dzisiaj w takim chaosie działałem, zbyt dużo informacji, aby przekazać w jednym materiale, ale uwierzcie, jeżeli będziemy mieli tylko czas, będą chęci z waszej strony, jeżeli będą pytania, tematy będziemy rozwijali, tylko także teraz. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co się dzieje w Europie. Podchodźcie do tego na chłodno. Czytajcie przede wszystkim materiały, zagłębcie się troszeczkę w literaturę, bo teraz telewizja, radio i prasa naprawdę podkręca tak atmosferę, że my możemy tylko sobie pomarzyć o czymś takim, żeby takowy nakręcić. No sobie teraz tutaj tak parafrazuję troszeczkę, ale to, co dzisiaj oglądałem w TVN-ie, to już jest stan histerii. Po prostu to już jest stan histerii, koniec świata, koniec papiestwa, koniec ludzkości i niestety ludzie podłapują te tematy i później sami wpadamy w taką matnię. A w internecie, ja powiem wam tak, nie jestem człowiekiem, który korzysta z internetu, ale znam ludzi. Przedwczoraj rozmawiałem z osobą, który przez trzy tygodnie przed końcem świata siedział non-stop w internecie i facet na czwartym piętrze w pokoju zgromadził około, bezwiednie w zasadzie, około 200 konserw i 16 takich galop, takich dużych baniaków z wodą. Dopiero później przyszło otrzeźwienie i powiedział, że wpadł właśnie w tą matnię. Także mam do was prośbę, jeżeli chcecie, żebym poruszał jakieś tam tematy z tego, co dzisiaj powiedziałem, jeżeli miałbym wrócić do innych tematów, piszcie do Skopanego, piszcie do mnie, później rozbudujemy te tematy na spokojnie i będziemy do tego wracali. Także dzisiaj wam bardzo dziękuję, do usłyszenia, mówił Dariusz Kwietnia. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia, dostępny pod adresem www.moje-rize-blogspot.com.